Jesteśmy nad Jeziorem Głuszyńskim, miejscowość Wyrobki. Spotykamy się tutaj już od 15 lat. Robimy zawody o Puchar Prezesa i Związków Zawodowych. Atmosfera fantastyczna, ludzie zadowoleni. Słuchajcie, życzę każdemu dużej ryby. Wiatr biera burzę. Ale jaka? Krysiu, kołek masz z tyłu, musisz nakierować się w tę stronę. Nie, ja już tam teraz to widzę, tam tyle te nazidła się na. Tam jest 201? 12 kilo po wypatruszeniu. A jak lemek wyjechał. Za największą rybę, nie? Co się tam widzi? Cała przyjemna. Tu się nie chce, dopiero będzie przyszedł. Gdzie na rybino nie ma? 850. No, dobra, tutaj drugi na razie jest tam. Ile miałeś rybek? 780. Komu, Andrzej, tobie? Proszę, proszę, proszę. Kiełbaska jest też ciepła. Nie mogę, że inny by się chwalił. Pierwsze miejsce w zawodach wędkarskich o puchar prezesa i ZZ Solidarność Solino i Jezioro Głuszyńskie wygrał kolega Andrzej Wiśniewski, prezes koła. Gratuluję z całego serca wynikiem, bo to jest ważne dla fotoreporterów. 18 000, przepraszam, 850, a chciałem powiedzieć 18 500. Kolego prezesie. Właśnie tutaj mówią koledzy, że to jest puchar przechodni. Taki rok? No taki rok. Drugie miejsce wynikiem niewiele gorszym. 17 800. Kolega Drogowski Roman. Brawo! Brawo! Gratuluję koledze. 780. Również gratuluję. Ale zawsze do prasy mówimy więcej. Dziękuję. No to rok wyborczy 780. Właśnie. Trzecie miejsce. Wypadek przy pracy. Arkadiusz Czajkowski, 550. Kolega Ryszard, ale Żurawski! Brawo, Rysiu! Rychla, partnerze, bardzo mi miło, partnerze. Bardzo mi kolego, czy się ubrał? Piąte miejsce? No nie ubrał się. No ubrał się. Ubrany. Kolega Piotr Szelon, gratulacje! Normalnie drugi raz w zawodach i już jest w pierwszej piątce.